Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Ups, to nie ta opowieść, nie ta historia i nie ta bajka. Cześć, witam was. Krzysztof Oglowski, Rapanujo się kłania. Jesteśmy w kuchni, a co to oznacza? Z cyklu Kuchnia dla laików zrobimy dzisiaj... sos tatarski. A będą nam potrzebne 4 korniszony, kapary, koper, pół szklanki jogurtu naturalnego i cytryna, sól, pieprz. A w mojej ręce kapary. Pewnie się zastanawiacie i pytacie, what is this? Kapary. Posiłkując się Wikipedią, jest to roślina z rodziny kaparowatych. W Holandii, jak i w Polsce, jeszcze chyba mało znana, bardziej Grecja, Włochy i Francja. No to tak tytułem zapoznania się z kaparami. Teraz pokroimy 4 korniszony, kapary, będzie nam potrzebna cała garść i koper. Ogóreczki konserwowe pokrojone, koperek i kapary również, a raczej bym powiedział, że posiekane. No i co? I teraz dodajemy to do miseczki. Nasze 3 produkty już w miseczce. Teraz dorzucimy jogurt naturalny i wyciśniemy sok. Muszę się przemrzeć. Wyciśniemy sok z połowy cytryny. Teraz troszkę popieprzymy. Tak. I troszkę soli sypiemy. A to już do smaku. Bardzo pięknie. Mój sos tatarski wylądował już w szklanej miseczce. Szkoda może troszeczkę, że już sezon grillowy zakończony. Do mięsa grillowego sos tatarski jest po prostu wyśmienity. Ale jeszcze zostaje nam mięso smażone i pieczone. No to co, ja już powoli się będę z wami żegnał. To był Krzysztof Rapanujo-Bobylowski. Nadawał z kuchni. Trzymajcie się ciepło. Hej!